W sobotę na boiska powrócą pierwszoligowcy. W nowym sezonie Mazowsze reprezentować będą dwa kluby – Wisła Płock i Dolkan Ząbki. Wisła to Beniaminek. Po rocznej banicji wróciła na zaplecze Ekstraklasy, zapewniając sobie awans w ostatniej kolejce po zwycięstwie nad Startem Otwock 5-1. Z kolei Dolkan do końca walczył o pierwszoligowy byt. Przez większą część sezonu piłkarze z Ząbek byli czerwoną latarnią rozgrywek i dopiero na finiszu zapewnili sobie utrzymanie. W tym sezonie tak nerwowo już ma nie być. Myślę, że pokażemy się z dobrej strony i na pewno łatwo nie sprzedamy swojej skóry. Naprawdę ten koniec sezonu nas bardzo mocno podbudował. Jesteśmy pewni swoich umiejętności, oczywiście z szacunkiem, bo poprzednia runda również nauczyło nas bardzo dużo pokory, ale no jesteśmy pewni siebie. W pierwszym meczu Dolkan podejmie w sobotę Ruch Radzionków, a Wisła w niedzielę w Płocku zagra z Piastem Gliwice.